Jeżeli zwykły otwieracz Lego daje sobie radę z rozszczepianiem klocków, to jak dopiero sobie da radę z AliExpress Uber otwieracz? Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Czemu nazywam ten otwieracz Uber otwieraczem? Wszak to jest chińszczyzna i z AliExpress. O ile z AliExpress klocki zazwyczaj są dobrej jakości, nie mam im nic do zarzucenia, a zamawiałem tamtąd już nie raz. Tak nazywam go generalnie Uber, ponieważ on jest dwa razy droższy niż taki. Taki otwieracz, rozdzielacz właściwie kupimy tak około złotówki. Ten natomiast kupiłem za złoty 72 i to bez wysyłki, także no zaszalałem, ale mówię, warto taki Uber otwieracz przetestować. Był kiedyś to na moim odcinku, na moim kanale taki odcinek pod tytułem klocki droższe niż oryginały, czyli niż Lego. No i tam faktycznie skupiałem się na tym, że są takie rzeczy, no ale wiecie, jakby chcąc kupić, no to sorry, wolę kupić Lego, więc jakby no zrozumiałe jest to, że zainwestowałem tutaj w otwieracz jedynie za złoty 72. A nie jakiś pełny zestaw. Jeżeli przyjrzymy się tutaj detalowości, no to jakby jest kropka w kropkę praktycznie odgapiony. Tutaj troszkę jedynie ta góra, jak widzicie, tu jest troszkę bardziej kwadratowa, aczkolwiek i tak jest zaokrąglona. Liczba tutaj tych jest identyczna, chociaż są trochę chudsze, jakby przystosowane chyba do mniejszych chińskich rączek. Jest nawet miejsce na logo, którego z oczywistych braków tutaj zabrakło, chociaż szkoda, mogli tutaj cokolwiek, nawet jakiegoś tylko klocka nadrukować, jakiś wygląd klocka i tak dalej. No to mnie martwi, bo to naprawdę te wypustki są znacznie mniejsze. Aczkolwiek to też tak naprawdę, no wiecie, da to radę. Tutaj też oczywiście, żeby ta końcówka była. Tutaj, o spójrzcie, tutaj są w innych miejscach. No to troszkę się różni, żeby nie było. W innych miejscach tu spod spodu mamy te wypustki, z których można było, żeby schody było zrobić. No okej, okay, no i tu jest w ten sposób. Moi drodzy, przetestujemy sobie dzisiaj i sprawdzimy, który rozdzielacz jest lepszy. Czy w ogóle warto przepłacać, o dziwo, pierwsza z historii przepłacać na Chińczyku? Czy jednak warto te Lego, szczególnie które mamy pełno w kraju i można właściwie połowę zestawu je dostać, albo i sobie kupić za pół darmożkę? Przetestuję sobie to na miksie. Znaczy zestawie z miksa. W ogóle ten miks na moim bazowym kanale pojawi się dopiero za dwa dni, ale no jest wesoły, jest, znaczy wesoły. No jest dobry po prostu. Więc przetestujemy sobie teraz, jak to wygląda na podstawie miksa. Myślę, że później jeszcze, żeby porównanie było kompletniejsze, przetestujemy sobie na zasadzie tych blocków, które też są jak najbardziej dobre. Uwaga więc, rozdzielam, pierwsza runda. Rozdzielamy, używam rozdzielacza Lego. Odchodzi to bez żadnego problemu. Używam rozdzielacza chińskiego. No, też bez problemu, ale tu jeszcze nie mam szoku, dobra. Rozdzielacz tu chiński. Dobra, wchodzi bez problemu, a czekajcie, bo nie jestem pewien, że tak bez problemu. Nie, dobra, bez większego problemu. Dalej. Okej. Okej, chodzi to bez większych problemów. Rozdzielamy sobie, tutaj wszystko hula. Wszystko śmiga, tak naprawdę nie ma większych problemów z tym chińskim rozdzielaczem. No okej, więc w przypadku tych transformersowych zestawów, transformersowego zestawu właściwie, chociaż jest ich więcej w miksie, ale o tym mówię w czwartek na moim bazowym kanale, spójrzcie, nawet tak fajnie to robi. Czas właśnie, miałem powiedzieć, przetestować teraz rozdzielanie takiego elementu, jak jest tu. No bo wiecie, to ten ruch tam jest najprostszy, a zobaczmy, jak to się przetestuje w takim tutaj. No Lego, czy będzie miał z tym problem, też wiecie, trochę źle, że to faktycznie Lego nie ma z tym żadnych problemów. Też faktycznie trochę źle, że to jest jednak też podróbka, no bo tutaj faktycznie może dojść do tego, że z podróbka się inaczej szczepia, ale no czekajcie, Lego bez problemu, to tak samo, bez większego problemu. Technika nie przetestujemy w ogóle, czy ten technik tu jest legitny? Jest trochę mniejszy też, spójrzcie, ten technikowy element, chociaż, bo ja wiem, to akurat może być kolorystyka, jeżeli chodzi również o odczepianie takich elementów jak tu, no bez większego problemu. No czekajcie, bo wiecie, to nie jest tile, ale jakbym go chciał odczepić w ten sposób, o, oczywiście najlepiej palcami, to wiadomo. Najlepiej palcami, ale czekajcie, jakbym go chciał odczepić sobie tu. No tutaj jest minimalny problem, tak pewnie nie odczepię, a to żadnie, nic mi tego tak nie odczepi. Tutaj jeszcze na plecach, czekajcie, odczepia bez problemu i tutaj
odczepia bez problemu. Sprawdźmy jednak to na blockach. Ponieważ blocki, jak je recenzowałem i zachwalałem też zresztą, bo naprawdę są spoko, jeżeli porównamy cenę do jakości, tak jedną rzecz im zarzucałem. Szczepiają się świetnie, szczepiają się bardzo dobrze, aż za dobrze. Przy czym lepiej niż Kobi, bo Kobi szczepi mi naprawdę sobie nie wyobrażam. Tu jednak tymi paluchami możemy coś podziałać, a w Kobi praktycznie nie, więc moi drodzy, zobaczmy. Lego działa bez problemu. I właśnie to jest jakby coś, co chciałbym kiedyś, jak będę rozmawiał z blockami, im powiedzieć. Może, żeby, nie wiem, zrobili separatory, bo wtedy te zestawy byłyby naprawdę o niebo lepsze. Mam tutaj dwa takie same klocki Lego odczepia. Bez problemu, coś, czego bym palcami tutaj naprawdę w życiu nie zrobił. Bo ja bym tego w życiu, no nie ma opcji, no nie wiem, co bym, no... Au! Dobra, zrobiłem, ale serio, paznokieć też mnie zabolał. Nie, do tego używajcie separatorów. Z drugiej natomiast strony też to oddziela bez problemu. Bez najmniejszego problemu. Ten separator po prostu działa. No i działają tak naprawdę obydwa te separatory. Także no zadam pytanie, po co przepłacać za chiński, skoro możemy mieć polski? O ile jakimś cudem jeszcze polskiego nie macie, bo tak jak mówiłem, no on jest w większości zestawów, tych większych przynajmniej. No tyle wiecie, no możecie sobie jeździć to na praktycznie każdym rogu kupić za cenę, tak jak mówię, nawet na Allegro około złotówki hula taki otwieracz, a na Briglinku jeszcze taniej. Tymczasem złoty 72, po co, no na co, chyba że się ktoś tylko i wyłącznie stricte bawi podróbkami, no to wtedy. Niemniej obydwa działają w ten sam sposób, czyli po prostu działają dobrze, a jakościowo nie tylko ten jest tańszy, ale pewnie właśnie i lepszy. Także jest, ale po co przepłacać? No ja nie widzę sensu, moi drodzy, osobiście. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że coś pomogłem. Jeżeli nie, to napiszcie mi o tym w komentarzu, a jeżeli pomogłem, to też napiszcie w ogóle subskrypcja i wszystko, co się tylko da, zostawiajcie i widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!